Halo, witam! Sims 2 dzisiaj! I nam się opiekunka do wanny wpakowała. I w ogóle, słuchajcie, zorientowałam się, że my nawet się nie znamy z tą opiekunką, więc daj mi jej szałowy jeden Simoleon. No daj jej ten szałowy jeden Simoleon, proszę. Dziękuję, to się chociaż zapoznacie ze sobą. Weź się ogarnij, mordo. O, teraz chcę z nią rozmawiać, świetnie, dobra. Dobra, dziecko. Ja je przyniosę na Move Objectie, bo zesramy się zaraz znowu. Ja dopiero zaczynam tutaj, halo. Ja jestem po przerwie, ja potrzebuję trochę rozruchu. Gramy do poniedziałku, nie mam pojęcia, czy to już mówiłam. Jezu, dziecko, jesteś tak smutne, że nie jesteś w stanie nawet się bawić zabawką. Dobra, Ksawery, słuchaj. Zanim skorzystasz, to będziesz musiał połaskotać dziecko. Halo, dziecko. Weź go tak ze 3 razy, połaskocz. I potem możesz sobie wyjść. Proszę bardzo. No teraz powinieneś móc się bawić, powinno być okej. Okay. Dobra, jakie mamy plany na dzisiaj? Plany na dzisiaj są takie, że w ogóle gramy boczuchem, a nie nergalią, bo mi przyszedł ciekawy pomysł na boczucha. I ja mam ochotę zagrać boczuchem i w ogóle, więc jestem ciekawa, co z tego wyjdzie do końca. Ale sprawa pierwsza, którą bym chciała zrobić, wstawaj na razie, póki ja o tym pamiętam, to, że on jako, no te rzeczy, które go pociągają, ma otyłość i ma makijaż. I ta otyłość mi do końca tutaj nie pasuje, z tego względu, że patrząc na ten obraz i patrząc, co on ma napisane w historii rodziny i w ogóle, to znacznie bardziej mi pasuje, żeby on miał czarne włosy. Tych rzeczach, które go pociągają, nie? Więc ja bym użyła tego przenośnego pojemnika nowy ty, żeby ci sobie zmienić tutaj, że pociągają cię czarne włosy. Odrzuca cię technika, no dobra, niech zostanie. Tak, super, cieszę się, dziękuję. No ale inna sprawa, którą chciałabym zmienić, tylko no teraz już możesz iść spać, to ja będę opowiadać. O matko, to dziecko. Dobra, nieważne. To ja zaraz dopowiem. Ja zaraz dopowiem, co chcę zmienić, tylko zajmę się dzieckiem. Dziecko, słuchaj. Dziecko, sranie cię czeka. Dziękuję. Ile ci tego brakuje. Czy ty umiesz wszystko poza... Nie, ty mówić nie umiesz. Weź spróbuj w takim wypadku nauczyć go mówić. Dobra, jest na samym końcu, damy radę. No, super. Nie mogło być aż tak źle. Dobra, teraz muszę to poprzenosić. W tej turze się to zmieni, więc nie jest tak źle. W ogóle właśnie, a propos tego, że to się zmieni, to wyda się to, że on ma dziecko, bo to dziecko będzie musiało pójść do szkoły, no niestety. Nieubłaganie. Więc no, boczuch musi pomyśleć o tej kwestii. Ale generalnie tak się zastanawiałam nad tym, że wydaje mi się, że w tym całym takim zajmowaniu się tym dzieckiem, takim, no, byciu dorosłym człowiekiem, takim, no, byciu odpowiedzialnym człowiekiem do pewnego stopnia, bo trzyma to dziecko w zamkniętym pomieszczeniu, co nie? To jednak, no jednak taki instynkt macierzyński mógł mu się urodzić, nie? No i tak pomyślałam sobie, że może fajnie byłoby właśnie zmienić mu... O Jezu, on dalej chce rozmawiać z tą, z Sergiusz. Że fajnie byłoby mu zmienić aspirację po prostu na rodzinną, a tę romantyczną dać mu na drugorzędną. Taki mam plan właśnie, więc póki też o tym pamiętam, to może edytory jakieś fajne. Edytor aspiracji, pan Stołek, tak, świetnie, dobrze. Aspiracje, smażony ser, elf w sumie to trochę korci, ale nie, ja bym ci paradoksalnie chciała dać rodzinną, bo ty się zmieniłeś właśnie przez te wydarzenia, które się stały i dzieją. Ty pracujesz? Tak, o 13, okej. Okay. Ja bym chciała... Aha, tu się też dało. Dobra, trudno, to zrobiliśmy to po bożemu chociaż. Ale dobra, chcę ci dać co? Założenie rodziny. Ale chcę ci dać też jednocześnie tutaj drugorzędną romans, bo to do ciebie pasuje po prostu. Bawić się wokół, kujku. No tak, bo ty się zmieniłeś właśnie w tym wszystkim i no jest różnica. Jezu, i dziecko też ma różnicę. Dobrze, ale weź wykąp tego Apoloniusza. I w związku z tym, że tak wyszło, to ja mam taki pomysł na historię, że zaraz zobaczycie. Znaczy, mam nadzieję, że zaraz zobaczycie. Lucyna Mazur przyszła, się trochę zdziwi, że jednak jesteś w domu, ale dziecka przynajmniej nie widzi. Skorzystaj sobie z toalety, weź się wykąp. O, tak, dzień dobry. Sergiusz Desperat, o Jezus. Dobra, wynieśmy stąd to dziecko. Ty weź się tak ładnie, no nie wiem, porozmawiaj tutaj z panią Sergiusz, bo ja bym chciała, żebyś ty chwilę z nią zagadał, zanim właśnie pójdziesz do pracy. Okej, okay, dobra. No i co? No i na razie i tak musimy czekać. Gdzie ty niesiesz to dziecko? Aha, do kojca chcesz. Dobra. Czekaj, ja ci oddam ten kojec, proszę. A no tak, bo ona ci będzie telewizor włączać, to czekaj. To ciebie przyniosę tak chamsko. Ty się wyśpisz, ty przyjeżdżasz. O której ty przyjeżdżasz? O 19. Dobra. I ty masz sobotę wolną. Dobra. Dobra. To nie jest tak źle. Mam na ciebie pomysł w takim razie. Ale to zaraz. Mam nadzieję, że Sergiusz jeszcze zostanie chwilę, bo mój taki dziwny pomysł zakłada, że on będzie próbował poderwać właśnie tę gościówę, która jest opiekunką do dzieci. Bo tak przyszło mi do głowy... Czekaj, czy możesz przyjrzeć się Simowi teraz? No nadal macie minusową chemię, ale ja będę nad tym pracować, czekaj. Ja chcę, żebyście porozmawiali, że no wiesz, no...
Zostałeś sam. Nikt cię nie rozumie, nikt cię nie wspiera. Wszyscy cię olali, zostawili i w ogóle zostałeś sam sobie żeglarzem okrętem z dzieckiem, z żadnej opieki. I nagle jest ta jedna, jedyna kobieta, poza pokojówką tak naprawdę, bo pokojówka to tylko u ciebie sprząta, ale jest ta jedna, jedyna kobieta, która wie o twoim dziecku, nie ma z tym problemu, dba o twoje dziecko, dba o ciebie, jest opiekuńcza, jest urocza i tak... W tym wszystkim wydaje mi się, że to byłoby bardzo, bardzo zabawne. Jeszcze się dogadujecie w ogóle świetnie, to też jest niesamowite. Byłoby w ogóle niesamowicie śmiesznie, jakby ona została twoją partnerką. Ja wiem, że ty wcześniej mówiłeś, że kobiety są do podziwiania, a nie do wiązania się z nimi, ale to przecież dalej możesz ją adorować, prawda? Przecież możesz ją adorować i się z nią związać mimo wszystko, nic się nie stanie, to jakby nowość dla ciebie. Halo dziecko, co się stało, że dziecko nie można podnieść? Czy dziecko się zacięło? Przestań pić brudną butelkę, Jezus. No także, także chciałam mówić, że właśnie będziemy w tę stronę iść. Czy wy się zaprzyjaźniliście? Nie. No dobra, ale spoko. Spędź sobie czas z tym dzieckiem, może z tą typiarą. Do zobaczenia. Tak, świetnie. Dobra, dziecko, wykąp Apoloniusz. Resztę pokojówka posprząta. Weź wstawaj, wykąp to dziecko. Kurde, ogarnij się, chopie. No włóż to dziecko tutaj, proszę bardzo. Wyjdź sobie, skorzystaj sobie z toalety. Śmierdzący pójdziesz spać. Trudno, jutro masz wolne. Jakoś dasz radę, poradzisz sobie. Coś czuję, że tu się robactwo pojawi, ale średnio mam ochotę to sprzątać. Może dziecko się obudziło. Dobra, zajmijmy się dzieckiem w takim razie. Z powrotem. Połóż go korzystać z toalety, może się nauczy. Tak, świetnie. No i superancko. Możesz go połaskotać w nagrodę i możesz stąd wyjść. Też się cieszę. Genialnie, cudownie, wspaniale. Dziecko jest nauczone wszystkiego. Ty masz ochotę się zakochać. W ogóle chcesz się zaprzyjaźnić z tą Sergiusz. Wszystko idzie zgodnie z planem. Zastanawiam się tylko, gdzie to dziecko będzie spać, jak dorośnie, ale no pomyślimy nad tym jakoś może. O, akurat pokojówka przyjechała. Dobra, to nie musisz sprzątać. A ja tego nie sprzedałam, Boże. Zadzwoń sobie do typiary. Jak tam dziecko się trzyma, trzyma się. Zadzwoń do typiary, gdzie ona jest, matko. Jest Sergiusz, dobrze, porozmawiaj z Sergiusz. Zaprzyjaźniliście się, fenomenalnie. Dobra, weź butelkę przy okazji, tak, zanieś ją tutaj, połóż ją gdziekolwiek. Ja w ten ładny sposób mogę ją przenieść. No może nie w taki dziwny sposób, żeby lewitowała, ale weźmy tutaj, dziecko. Weź sobie wypij, dzięki. Radzę sobie, widzicie? Daję radę. Tak, ty się bawisz w wannie w momencie, jak ona sprząta, ale jej się fenomenalnie musi z tobą pracować. Dobra, wyłącz tę telewizję. Zadzwoń po Sergiusz. Sergiusz, proszę, przyjdź do mnie. Zawsze miło ci widzieć. Połóż dziecko spać przy okazji. O, Sergiusz przyszła. Przywitaj Sergiusz. Cześć Sergiusz, dobrze. Dobra, generalnie też plan jest taki, żeby może tutaj coś tam oczarować cię już, tak? Tak w tę stronę może już pójść. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy się uda i w ogóle. Tak dobrze. Jejku, jak ona nie śmiała jeść. No, oni się zauroczyli w sobie, dobrze. No ja myślę, że to będzie też dobry moment, żeby pospędzać sobie czas ze sobą. I oni sobie tam gadają na temat tego, że no, on jest zauroczony w niej. I teraz nagle macie jeden piorun, dobra, nie jest źle. Że on jest w niej zauroczony i w ogóle no, on jest bardzo wdzięczny, że no, ona zajmuje się tym dzieckiem, że no, on zdaje sobie sprawę, że to jest jej praca. No ale tak na dobrą sprawę, no... Nie musiałaby, zawsze mogłaby stwierdzić, że no, pierdziele to nie robię, niech ktoś inny będzie robił za mnie, będzie tą opiekunką do dzieci i tak dalej. No jednak przychodzi do tego domu, przychodzi do niego, opiekuje się tym dzieckiem, pomaga mu, daje mu to towarzystwo, daje mu uwagę, daje mu tę czułość. I że no on jest aż tak, no może nie w niebo wzięty, ale no tak zauroczony w niej. No ona mówi, że no dobrze, ale słuchaj, no też jest taka kwestia, że no ja jestem stara. No i wiesz, no ja wiecznie nie pożyję. Jak my chcemy być razem, to ja nie wiem, czy ty chcesz się w razie czego wiązać z osobą, która jest stara i że... No jednak moglibyśmy nie być ze sobą wcale tak długo. Niektórzy się na to piszą i to jest w porządku i jak najbardziej nie ma w tym nic złego, ale musisz się zastanowić, czy ty chcesz się na to pisać, bo skoro tak się we mnie zauroczyłeś, to czy na przykład nie będzie cię boleć w momencie, jak bardzo szybko zniknę. No i Boczuchowi dało to też do myślenia w tym kontekście, że jest to bardzo, bardzo smutna wizja i on by nie chciał, żeby znowu kobieta, która była dla niego ważna, która była w jakiś sposób kobietą jego życia, odchodziła, bo najpierw zmarła jego mama, przedwcześnie, potem Nergalia go zostawiła, jeszcze w międzyczasie gdzieś się Aleksandra przewinęła, która też go zostawiła i on został sam i on nie chce zostać znowu sam,
bo zostawi go jakaś kobieta po prostu. Nawet jeżeli Sergiusz by umarła po prostu, co no zdarza się, no nie wiem, Simowie umierają, normalna sprawa, to on po prostu nie chce być zostawiony. I bardzo mnie bawi to, że przed chwilą rozmawiali o okultystycznych rzeczach, bo to jest też dobry temat. Czekaj, da się zmienić temat? Jest coś takiego jak zmień temat? Kiedyś się dało, ale to chyba nie tutaj. Dobra, trudno. To zróbmy tak, że potem zmienicie ten temat, potem będziecie się zastanawiać nad tym. Na razie zajmij się trochę sobą, jak tam dziecko. Dziecko to w ogóle fenomenalnie. Weź tam skorzystaj i potem wypuścisz to dziecko. A to dziecko to w ogóle będzie dorastać zaraz, więc możesz wypuścić tego typiarza małego. Weźmy go, wynieśmy i ty możesz sobie wyjść i możesz chwilę zająć się sobą, tak na dobrą sprawę. Mały typiarz dokładnie będzie dorastał. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. Ej, jesteś absolutnie podobny i do Xaverego i do Nergali, ale masz urocze te oczka. Jaki śmieszny bubuś. Jeszcze przyjaźnisz się z Sergiusz. Świetnie. To tam skorzystaj sobie ładnie. Przy okazji możesz zachować resztki, tak na dobrą sprawę, bo nie jesteś zbyt głodny. No ale dobra, Boczuch sobie je tutaj makaron z serem i się zastanawia nad tym, co powiedziała Sergiusz. I dochodzi do wniosku, że może fajnie byłoby znaleźć sposób na to, żeby Sergiusz nie musiała się starzeć, albo raczej, żeby odmłodzić Sergiusz. Że może udałoby się to jakoś ogarnąć. Tak jak udałoby się ogarnąć to, żebyś się wykąpał jeszcze przed snem. Nieważne, Apoloniusz zajął ci to. Apoloniusz się świetnie bawi, korzystając z wanny w kółko. No i teraz tak, ja się muszę zastanowić, co dalej, bo jest Aleksandra, która jest tym magiem, chciałam powiedzieć. No nie jest magiem, ona jest tą wróżbitką. Ty znasz w sumie Lunę, wiesz, że istnieje. Pamiętam, że kiedyś chyba, nie wiem, czy Aleksandra kiedyś nie przyprowadziła, ale znasz Lunę. Poza tym na pewno obiło ci się o uszy to, co się tam odwaliło u pionków. Jakby ta cała sytuacja Noxanowa, nazwijmy to, że Noxan nie żyje. No i co? I teraz tak przez sen, wstajesz teraz o godzinie 24, idziesz się wykąpać, bo w łazience się najlepiej myśli, pod prysznicem i w ogóle, co ty tam, graj w Zośkę, nie chcę grać w Zośkę. Tak idziesz się kąpać i się zastanawiasz w tej wannie, że tak na dobrą sprawę, ten Noxan to dobry naukowiec musiał być, nie? I tak siedzisz, tak się zastanawiasz, tak trochę robisz taki shitpost z myśli, jakkolwiek to nie brzmi. I tak przychodzi ci do głowy, że ej, w sumie, ciekawe, jakie on tam miał te eksperymenty i w ogóle, że ciekawe, co on tam miał. Tak przychodzi do głowy. Przychodzi Sergiusz i zaczyna srać w momencie, jak ty się myjesz i zarzucasz temat, że ej, Sergiusz, słuchaj. Ej, Sergiusz, słuchaj, bo ty pilnowałaś dzieci chyba u pionków. No, pilnowałam, a co? A no, bo słuchaj, bo tak się zastanawiam, że ten Noxan to miał eksperymenty. No miał, a co? A bo słuchaj, bo tak, czy miał jakieś takie eksperymenty wpływające na długość życia? A nie wiem, może miał, a co? I tak sobie gadają. No i Xavery dochodzi do wniosku, że jeżeli oni by mieli coś takiego, jakiś taki eliksir odmładzający, to może, czysto może, bo taka plotka po prostu jest, że oni mogą mieć coś takiego, to może udałoby się Sergiusz odmłodzić. Chodź, Sergiusz, czy możesz pogadać jeszcze w międzyczasie ze mną? Z dzieckiem grasz w kamień, papier, nożyce. Dobrze, ale dziecko to mogłoby się położyć spać w międzyczasie. Nie, nie witaj. Nie, Sergiusz! Dobra, pogadacie o tym później, ale załóżmy, że na kiblu o tym pogadali. No i się dogadali, że jest po prostu plotka, że mogą mieć ten eliksir, pionkowie, nie? Skoro jest taka plotka, to tak na dobrą sprawę jest jakby... W każdej plotce jest jakieś ziarno prawdy, nie? W tym sensie. I tak na dobrą sprawę, gdyby zdobyć ten eliksir, gdyby Boczuchowi się udało, to wszystkie jego obawy o tym, że jego kobieta go zostawi, by się nie ziściły po prostu, bo jego kobieta byłaby młodsza. Po prostu. No i myślę, że w tę stronę będziemy iść. Tak jak bardzo chętnie bym chciała się dowiedzieć, masz urlopu jeden dzień, dobra. Jest niedziela. Ja bym poszła na randkę z naszą nową koleżanką, ale nie chcę dziecka zostawiać samego, więc ja najchętniej to bym pojechała transport, zaproś Sima na parcelę publiczną, tylko czy ja wtedy będę mogła zabrać dziecko? Mogę zabrać dziecko, dobrze, bo chciałabym, żeby młody pojechał z nami, bo on nie może zostać sam, skoro opiekunkę do dzieci zabieramy na spotkanie, to tak trochę lipa by była, bo ja chcę tutaj rozwinąć wam te relacje. Gdzie wy możecie pojechać teraz? Centrum rozrywkowe?
Nie jest taki głupi pomysł, przynajmniej dziecko będzie miało co robić. Dobra, panowie, proszę, proszę wsiadać do taksówki, dzięki. A że ta parcela powinna działać, to raczej nie będzie problemu. Dobra, czy możesz coś robić? Pocałuj, cmoknij, zaryzykuj. Zgodzi się? Tak, zgodzi się, świetnie. I tu jakieś dzieci przychodzą, Gustaw gazetę. Ej, dlaczego Gustaw jest miastowy? Znaczy, no dobra, nie mam z tym problemu, ale nie spodziewałam się. Dobra, weźcie tam jakoś oczaruj ją. Jakoś tam pocałuj jeszcze raz, weź się cmoknij. Co ty tam, możesz ją objąć przyjaźnie, co tam dziecko? W sumie nie wiem, co tam dziecko. Możesz grać w bilard? Nie możesz, ale masz tu Gustawa. Weź sobie powitaj tego Gustawa. Może znajdziesz dla siebie zajęcie, choć wątpię. Ty tam wiesz, tatuś to tam jest zajęty w tym momencie. Możesz pocałować ją też w dłoń w sumie. Co to za mina? Dobra, ja chcę obserwować, czy przyjdzie ktoś ciekawy też w międzyczasie. Ale czekaj, weź się przytul romantycznie. Jeszcze tam podsmokaj. Możesz jej poschlebiać. Czule pocałuj, to jest ważne. Romantycznie przytul. Ty podryw musisz uskuteczniać. Słuchaj, twoja nowa partnerka życiowa. Czy możecie pograć w bilard na przykład razem? Co to za ścinka? Czy to wiedźma przylatuje? Że mi się komputer ścina? Chyba tak. I dzieci mogą grać w kręgle. Czemu moje dziecko nie mogło? Przyłącz się do Gustaw. Udawaj, że się dobrze bawisz, dziecko. Spędzamy bardzo nierodzinnie niedzielę. Dobra, ale macie świetną randkę, świetne spotkanie. No Ksawery, normalnie jesteś nowym człowiekiem, nie poznaję cię. Tak to jest, tak to normalnie jest, jak się spotyka lepszą osobę w swoim życiu. Dziecka w ogóle nie przebierałam, ale no pasuje mi do niego ten ubiór. W ogóle ma strasznie uroczą fryzurę. Jaki śmieszny jest ten dzieciak. Tak. Ale romantyko, atmosfera. Aż się zacięłaś przez chwilę. Dobra, myślę, że to będzie spoko pomysł, żeby wrócić do domu jednak. A taksówka to w ogóle przyjechała już. Ciekawe, szybko. Dobra, wracajcie do domu, misiaki. Bo w ogóle jeszcze czeka nas pierwszy dzień w szkole Apoloniusza, nie? Ale to jutro, bo na razie jest niedziela. I na razie to i tak musimy spędzić tutaj ten czas na poczekiwaniu, aż wy przyjdziecie. Poczekiwaniu w ogóle. Co to jest za słowo? A ty do pracy miałeś jechać. Ha, ha, ha. Sergiusz przyszedł do pracy. Dobra, trochę się spóźnisz, kolego, do tej pracy, ale pójdziesz. Pójdziesz, ja ci wyślę do tej pracy. Walk to work, dzięki. Ty musisz zarobić, kolego. Sergiusz, ale zostaw te puszki. Sergiusz, oblejesz to dziecko. Jezu, w ogóle dziecko, jakie ty możesz mieć hobby, pokaż. A weź sobie, nie wiem, skacz na skakance. O, właśnie, też mogę pokazać jedną rzecz, bo przyszła nasza królowa tutaj, Laura Klawisz. To wreszcie zadziałały mi tatuaże, to chciałam wam tylko pokazać, że tak ona teraz wygląda. Dała mi tatuaż na ręce i tutaj na klatce piersiowej. I wreszcie wygląda tak, jakbym chciała, żeby wyglądała. No tak, chciałam wam pochwalić się, póki ona przeszła. Pa, Laura. Dobra, mordeczko, moje słoneczko, zajmij się sobą. Zastanawiam się, czy jakoś inaczej bym ci odkryła to hobby. Czekaj, możesz zmieniać kanał? Zajmowanie się sportem, dobrze. No przynajmniej wiemy teraz, co jest twoim hobby. Aczkolwiek nie, żeby mnie to ekscytowało jakoś bardzo, ale dobrze wiedzieć, że jest. Dobra, cześć. Tak, możesz zostać, Sergiusz. Jak dla mnie, to możesz nawet na noc zostać. Weź ją tam w toalecie, możesz ją tam wycałować, proszę bardzo. Ta relacja musi się rozwijać, dopóki nie przejdziemy do następnego etapu. A następny etap przewiduje raczej nie w tej turze, nie? Ale i tak zgrabnie poszła ta historia. Jakby nie myślałam, że faktycznie w ten sposób pójdzie. Znaczy, trochę myślałam, trochę nie myślałam. Ja w ogóle jestem mega zadowolona, bo miałam teraz no tygodniową przerwę, bo były święta. I tak, teraz już nagrywam po świętach ten odcinek. I co? I trochę się martwiłam, bo trochę się zastanawiałam, jak ja wejdę w tę rutynę nagrywania. Wiecie, o co chodzi. A wydaje mi się, że te święta w ogóle były mi potrzebne, bo w jakiś sposób odświeżyła mnie ta przerwa tygodniowa, nie? Czasami jest potrzebna przerwa w tym, co robicie, niezależnie od tego, co robicie. I cieszę się, że ta przerwa wyszła tak, że wy nie mieliście zastoju w odcinkach, bo nagrałam do przodu, a z drugiej strony ja miałam ten tydzień przerwy, odświeżyłam się, przyszły mi nowe pomysły do głowy i no, podoba mi się. Podoba mi się, że przyszedł mi taki pomysł do głowy, bo chciałabym cały wątek jakby zacząć opierać o to, czy cały wątek Ksawerego przynajmniej o te relacje chciałabym opierać. I podoba mi się to, że przekonałam się do zmienienia aspiracji. Ja wcześniej nie byłam taka przekonana, żeby Simom zmieniać aspiracje. Ja zawsze byłam taka na nie, że jak Sim już ma aspirację, to musi ją mieć, ale tak wasze komentarze mnie trochę zaczęły zastanawiać, inspirująco mnie zaczęły zastanawiać, nie? Że może zmienianie Simom aspiracji wcale nie jest takie złe?
Może czasami fajnie właśnie zmienić Simowi aspiracje. No i co? No i mamy Xaverego, który dostał realizacji życiowej i no teraz no nadal poniekąd trochę jest w dupie, bo typiara, z którą chciałby się związać, jest no dużo starsza od niego, on by nie chciał. Więc no zobaczymy, jak mi wyjdzie ten wątek tak naprawdę w tym momencie. Może nie będzie tak źle. W ogóle mógłbyś do majstra zadzwonić, macie cały czas zepsuty komputer. Może by ci jakoś tak, nie wiem, naprawił ten komputer? Młody idzie do szkoły, świetnie. W ogóle ile razy nie widzę tego Sima, tyle razy mam wrażenie, że ma strasznie dziwne imię i nazwisko, takie niepasujące do polskiej wersji językowej. A tu jeszcze to się zepsuło, a widzisz. Dobra, zapłata się należy, fajnie, spoko. Nie no, nie gadaj z jakimiś babami przez internet, już kiedyś gadałeś, wystarczy. Jedziesz do pracy. W ogóle myślałam, że może dziecko nauczymy czytać, a tu wychodzi, że nie, bo ojca nie będzie w domu. No, ale że mam jeszcze chwilę, że mogę sobie jeszcze z wami pogadać, to mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek, mam nadzieję, że mimo tego, jaki trochę wyszedł ten wątek taki niespodziewany, jesteście pozytywnie nastawieni, że mimo wszystko macie jakby takie pozytywne odczucia do tego odcinka i że no, że będziecie czekać, co dalej tak naprawdę. No bez je! To ja się chciałam żegnać, a ty przyprowadzasz... Przyprowadzasz Jeremiego. Potrzebuję chwili, żeby się zastanowić teraz, co ze sobą zrobić. Ja myślę, że to też może być śmieszny wątek, jak ty byś się zaprzyjaźnił z Jeremim, więc tam... Tak, ty nawet chcesz się zaprzyjaźnić z Jeremim, świetnie, więc... Wy sobie pogadajcie tutaj ze sobą, się zaprzyjaźniajcie. I myślę, że z tego też będzie śmieszny wątek i mam nadzieję, że wy też będziecie czekać i liczyć na to, że wyjdzie z tego śmieszny wątek. On się zaprzyjaźnił z Jeremim. No totalnie muszę pociągnąć dalej ten wątek. Skoro on już tutaj przyjechał, to myślę, że to będzie dobry pomysł. Pomóż mu odrobić lekcje, sobie poodrabiaj te lekcje. Ty odrobiłeś lekcje, nauczyłeś się czytać. I wy w sumie tak na odchodne moglibyście sobie poflirtować. O, najlepsi przyjaciele, tak, to mnie też bardzo cieszy. Moglibyście coś tam zrobić ze sobą. Czule po ramieniu, gorące pocałunki. Wasza relacja się rozwija. No i jak mówiłam, zobaczymy co dalej. Także co no, halo, żegnam i do następnego. To pa!